Piotr Rogoziński, witam Państwa i zapraszam na Telesport. Choć nawet do zimy jeszcze wciąż daleko, to w ten weekend do Ostrowca Świętokrzyskiego zawitała już wiosna. Wszystko za sprawą drugiej ligi piłki nożnej. Nie patrząc na kalendarz i korzystając z przyjaznej aury, zawodnicy KSZO zainaugurowali rundę rewanżową. Niestety inauguracja nie wypadła okazale, bo pomarańczowo-czarni na własne życzenie bezbramkowo zremisowali ze Zniczem Pruszków. Piąte zwycięstwo, czy może siódmy z rzędu mecz bez porażki. Dla obu ekip to spotkanie miało być podtrzymaniem dobrej passy. Ale wiadomo było, że sztuka ta uda się tylko jednej drużynie. Początek pojedynku wskazywał na to, że bliżej do celu będą mieli gospodarze. Już w siódmej minucie mogło być 1-0 dla KSZO, ale po tym strzale głową Jakuba Kapsy piłka trafiła w słupek. Zaledwie 180 sekund później jeszcze lepszą okazję do pokonania Piotra Misztala na marginesie brata Rafała Misztala strzegącego bramki gospodarzy zmarnował Mateusz Stomporski. KSZO przeważał, naciskał i raz po raz dochodził do sytuacji strzeleckich, ale zawodziła skuteczność. Do siatki rywali nie umiał trafić Daniel Dylewski czy znowu Jakub Kapsa, który w 23 minucie po raz drugi w tym meczu trafił w słupek. Chwilę później boisko musiał opuścić Tomasz Persona, który w przerwie z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu został odwieziony do szpitala. Po półgodzinnej ofensywie pomarańczowo-czarnych w końcu do głosu doszli przyjezdni. Oni jednak także nie grzeszyli skutecznością. Najbliżej szczęścia był Paweł Bylak, ale w 33 minucie napastnik Znicza przeniósł piłkę nad poprzeczką bramki gospodarzy, a tuż przed zejściem do szatni przegrał biegowy pojedynek z Radosławem Kardasem. Po zmianie stron tempo gry nieco osiadło. Obie jedenastki zmarnowały jednak po jednej znakomitej okazji. Najpierw w 60 minucie z najbliższej odległości futbolówki do siatki Ostrowczan nie potrafił skierować Paweł Bylak, a w 67 minucie w sobie tylko wiadomy sposób Mateusz Stomporski nie wykorzystał okazji sam na sam z Piotrem Misztalem. KSZO Znicz 0-0. Jeżeli się nie traci bramki na wyjeździe, to można przynajmniej liczyć na remis. Można było się pokusić o wygranie, jednak zabrakło nam troszeczkę umiejętności i końcowego podania i skończyło się 0-0. Wiadomo, bramkarz też nam wybronił sytuację sam na sam i dlatego skończyło się 0-0. Szkoda, że to nie wpadło. No, powiedzmy, że no, ta sytuacja z tą porą była 100%. No, słupek też sytuacją jest, ale no, nie udało się. Ważne, że nie tracimy bramek i to jest najważniejsze. Przed drugoligowcami do końca roku do rozegrania jeszcze dwie kolejki z rundy wiosennej. W pierwszej z nich za tydzień drużyna KSZO na wyjeździe zagra ze Stalą Stalowa Wola. 18. kolejka drugiej ligi Grupy Wschodniej. Popatrzmy na wyniki. Wisła Puławy Wigry Suwałki 0-1. Pewne zwycięstwo Świtu Nowy Dwór Mazowiecki nad Stalą Rzeszów 3-0. Identyczny rezultat w Olsztynie, gdzie OKS pokonał Pogoń Siedlce. Jak widzieliśmy bez goli w Ostrowcu Świętokrzyskim. Lider nie zwalnia tempa. Okocimski pokonał w Brzesku 2-0 Stal Stalową Wolę. I w niedzielnych pojedynkach Pelikan Łowicz wygrał na własnym boisku 2-1 z Jeziorakiem Iława, a w Niepołomicach Puszcza zremisowała z Motorem Lublin 1-1. W tej kolejce pauzowały drużyny Resowi i Garbarni Kraków. I tabela drugiej ligi Grupy Wschodniej po 18 kolejkach. Na prowadzeniu wciąż gracze z Brzeska. Okocimski ma 38 punktów, już o 8 wyprzedza drugi w tabeli OKS Olsztyn i o 12 trzeci Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Piłkarze KSZO z 20 punktami na koncie zajmują miejsce 10. Stawkę drugoligowców ze wschodu kraju zamykają Wisła Puławy punktów 15 i Garbarnia Kraków z 11 punktami. I w tym Telesporcie to już wszystko. Kolejny w przyszłą niedzielę oczywiście o 22:00. Spokojnego tygodnia Państwu życzę i do zobaczenia.